Prom wpływa do Mgarr, niewielkiego miasteczka i portu na południowym wschodzie Gozo, jedynego portu na wyspie obsługującego ruch promowy. Gozo to druga co do wielkości wyspa archipelagu wysp maltańskich o wymiarach 14,5 na 7 km, zamieszkana przez 37 tysięcy ludzi. Jest położona 2,5 km od wyspy Malty. Pierwsza atrakcja to Xlendi Bay, otoczona pięknymi skałami. Kolejny punkt widokowy Dżwejra z wewnętrznym morzem, kaplicą świętej Anny i formacjami skalnymi o intrygujących kształtach. Chodzenie po gładkich, a kawałek dalej chropowatych jak zwichrzone morze skałach fascynuje na każdym kroku. Na wyciągnięcie wzroku mamy lazur morza i fale rozbryzgujące się o skalną ścianę, a wszystko razem zanurzone w przyjemnym cieple słońca. Jest styczeń, więc latem musi to być prawdziwa patelnia. Najważniejsza atrakcja Gozo to stanowisko archeologiczne Gigantia, wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zachowały się tu dwie megalityczne świątynie liczące 5600 lat. O wyjątkowości tego miejsca świadczy chociażby to, że są to budowle starsze o 1000 lat od Wielkiej Piramidy w Egipcie. Do naszych czasów zachowały się zewnętrzne mury sięgające 6 metrów. Stolicą jest Wiktoria, zamieszkała przez niecałe 7 tysięcy mieszkańców. Prawie do końca XIX wieku miasto nosiło arabską nazwę Rabat, czyli przedmieście. Nazwę zmieniono dla uczczenia diamentowego jubileuszu panowania królowej Wiktorii. Bazylika Świętego Jerzego w Wiktorii, St. George po maltańsku, imponujący barokowy kościół znany z misternych rzeźb, marmurowej konstrukcji i sufitowych obrazów w żywych kolorach. Otoczony jest przez labirynt wąskich uliczek. Dzisiejsza bazylika zbudowana została w latach 1672-1678. Wykonany z brązu i pozłacany baldachim nad ołtarzem głównym odwołuje się wprost do bazyliki świętego Piotra w Watykanie. Citadella to małe, ufortyfikowane miasto z cytadelą, leżące w centrum Rabatu, czyli Wiktorii. Teren ten był po raz pierwszy zasiedlony w czasie epoki brązu. Osada została później rozbudowana przez Fenicjan, a w czasach Cesarstwa Rzymskiego stała się akropolem miasta znanego jako Glaukonis Civitas. W okresie średniowiecza osadnictwo przeniosło się do Citadeli, która zaczęła być nazywana Gran Castello. Wewnątrz murów obronnych znajduje się kilka godnych uwagi budynków.
a wśród nich barokowa katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Została zbudowana w latach 1697-1711. Jej architektem był Lorenzo Gaffa, który również zbudował katedrę w Mlinie. Mówi się, że stoi ona na miejscu, gdzie była wcześniej rzymska świątynia Junony. Z murów cytadeli możemy podziwiać panoramę wyspy. W oczy rzuca się wszechobecna styczniowa zieleń, architektura Wiktorii i okolicznych miejscowości, a na ostatnim planie wody Morza Śródziemnego. O zachodzie słońca powietrze robi się ostrzejsze, ale nie odbiera to nic uroku wyspy. Czas wracać na Maltę. Za prom płaci się tylko w drodze powrotnej 4,65 euro. Zachód słońca sprawia, że ten środek transportu można potraktować jak rejs rekreacyjny. Od siebie mogę dodać, żebyście odłożyli robotę, spakowali manatki i ruszyli na Gozo, bo to jest ładne, interesujące i przyjazne miejsce, jak zresztą cała Malta.